Drogowskazy. Zaczynamy Drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam na spotkanie z moim dzisiejszym gościem i z tematem. Dziś robimy swego rodzaju miks, bo porozmawiamy o szkole w czasie pandemii, o nauce zdalnej, o wyzwaniach wychowawczych w tych trudnych czasach, jak sprawić, by dzieci były samodzielne, dobrze zorganizowane, po to, by lepiej poradziły sobie z życiem, kiedy dorosną. Pojawi się też ciekawa kwestia tego, kto chodzi do szkoły, uczeń czy jego rodzice. Chodzi o osiągnięcie takiej bezpiecznej dla wszystkich równowagi w obowiązkach związanych z nauką w szkole. Moim dzisiejszym gościem jest Nicole Cieplik, pedagog, certyfikowany trener wspomagania placówek oświatowych MEN, autorka programów nauczania, wspierająca międzynarodowe szkoły i przedszkola w budowaniu strategii dydaktycznych od podstaw i założycielka Niedźwiadkowo. Witaj, Nicole, w Drogowskazach. Dzień dobry. Czy nasze dziecko, Nicole, może być jednocześnie i asertywne, i posłuszne? Jak to się potocznie mówi, no wiesz, grzeczne. Ja osobiście nie lubię tego określenia, tak się często mówi, tak. Grzeczne dziecko. Jeśli to się wzajemnie nie wyklucza, to co może zrobić rodzic, opiekun, żeby do tego doprowadzić, żeby było właśnie dziecko jednocześnie i asertywne, i no, słuchało nas po prostu. Żeby chciało nas słuchać. Myślę, że to jest lepsze określenie. Myślę, że jak najbardziej da się to zrobić. I kluczem do tego, aby osiągnąć ten konsensus, nie bójmy się użyć tego słowa, jest to, aby dziecku wyznaczać, myślę, zdrowe granice. Określamy sobie coś, co uważamy, że powinno się zadziać, i w tym obszarze się poruszamy. Natomiast ta asertywność powinna być budowana właśnie w obszarze tych granic, tak? Czyli pozwalajmy dziecku podejmować jakieś decyzje, które dla niego, z jego punktu widzenia są istotne, w obszarze, który akceptujemy, ale z zachowaniem jakiejś kontroli nad tym, co to dziecko robi. I myślę, że długofalowo, na początku na pewno będzie trudno, ale na długofalowo właśnie będzie to skutkowało tym, że dziecko będzie umiało podejmować decyzje, że będzie chciało nas słuchać, że będzie chciało z nami współpracować, bo to jest tak naprawdę najistotniejsze, tak? Z żadną sztuką nie jest wymusić na dziecku pewnego zachowania. Sztuką jest doprowadzenie do momentu, kiedy to dziecko będzie się zachowywało. No właśnie, ale to będzie wymuszenie, tak? To już są zupełnie inne skutki takiego wymuszenia. Inteligentne, szczere, pomocne, szczęśliwe i osiągające sukcesy. No chyba wszyscy rodzice chcieliby, by ich dziecko było właśnie takie. Eksperci powiedzą zapewne, że sukces na tym polu zależy od wychowania. Wychowanie to bardzo pojemny termin. Co więcej, niektórzy rodzice reagują na niego, bym powiedział, alergicznie nawet, uważając, że wychowywanie niejako ogranicza swobodę twórczą, intelektualną i emocjonalną dziecka. A co na temat wychowania może powiedzieć pedagog i trener pomagający szkołom? Nicole, czym jest dla ciebie wychowywanie dziecka? Jakie elementy składają się na wychowanie? Jakie etapy? No i jaki powinien być pożądany skutek takiego wychowywania dziecka? Wychowywanie to jest takie bardzo mocne słowo, które jest dla mnie abstraktem swego rodzaju i naprawdę, tak jak powiedziałeś, mieści w sobie bardzo dużo. I ja tutaj mam taką śmiałą tezę, że wychowywać można do 12 roku życia tak naprawdę. Później już zbieramy żniwo tego, co robiliśmy przez pierwszy okres, taki naprawdę najistotniejszy życia naszego dziecka, naszych dzieci. I w tym pierwszym okresie, czyli do 12 roku życia, to tak naprawdę myślę, że najistotniejsze jest wypracowanie tego, żeby z dzieckiem rozmawiać i żeby dziecko chciało z nami rozmawiać. Jeżeli nie wypracujemy tego w odpowiedni sposób, jeżeli nie będziemy widzieć pewnych problemów, jakie dziecko posiada, z jakimi się boryka, jeżeli nie będziemy zaangażowani w jego życie, no to później nie ma co oczekiwać, że zbuntowany nastolatek, który generalnie co do zasady jest na nie, no przyjdzie do nas i się poskarży: mamo, tato, halo, mam jakiś problem, tak? Nie możemy tego oczekiwać. Więc najistotniejsze moim zdaniem jest to, żeby z dzieckiem rozmawiać od samego początku, nawet jeżeli nam się wydaje, że dziecko nie rozumie, że taki przedszkolak, 2-3-latek nie jest świadomy tego, co się do niego mówi, nie ogarnia, to jesteśmy w błędzie. Dzieci bardzo dużo rozumieją. Dzieci bardzo obserwują nas jako dorosłych i doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się wokół nich dzieje. Świetnie wyczuwają emocje, są jak takie chodzące żywe radary, więc doskonale wiedzą, kiedy rodzice czują się źle, kiedy nauczyciele są poddenerwowani i też na to reagują w swój indywidualny sposób. Dlatego myślę, że najistotniejsze jest to, żeby właśnie z dzieckiem rozmawiać, tak? Tłumaczyć, pokazywać różne sposoby rozwiązywania jakichś sytuacji, problemów, w jaki sposób podejmuje się decyzje, przedstawiać różne alternatywy, tak? Nawet w rzeczach, które nam się wydają jakieś błahe. Jesteśmy w sklepie, mamy do wyboru zdrowe owoce albo lizaki, tak? Porozmawiajmy, co wybrać lepiej, tak? A nie od razu mówienie, że lizaki są niezdrowe, nie kupię ci, koniec, tak?
Dziecko tego nie zrozumie. To jest dla niego abstrakcyjne. Więc rozmowa i jeszcze raz rozmowa z dzieckiem jest kluczem do tak zwanego wychowania. Często rodzice, Nicole, o to pytają. Dlaczego tak ważne jest wyznaczanie, trochę już o tym powiedziałaś przed chwilą, dlaczego tak ważne jest wyznaczanie granic, pokazywanie, mówisz, tej linii dziecku, której przekroczyć mu nie wolno, bo będzie boleć, będą bolesne konsekwencje. Jak mądrze wyznaczać granice dziecku, żeby było to skuteczne? No, granice to nie jest tak jak na mapie świata, że mamy kreski, prawda, od do, mierzone jest to linijką. I to też nie jest takie, wiesz, wsadzanie dziecka w ramki, tak? Bo to też się źle trochę kojarzy. Nie, nie można. Natomiast funkcjonuje coś takiego w edukacji, czy ogólnie w takim świecie oświatowym, że jest tak zwana szeroka norma, tak? I norma ma swój początek, swój koniec. I w tej normie bardzo dużo rzeczy się dzieje, bardzo dużo rzeczy się mieści. I te granice są takim narzędziem pozwalającym właśnie normalizować nasze codzienne życie, tak? Czyli to, o czym powiedziałam już. Możemy robić coś w danym obszarze, tak? I to będzie akceptowalne przez rodzica, będzie bezpieczne, bo tutaj mówimy o różnych rzeczach, tak? To nie jest tylko dotknięcie tego przysłowiowego palnika, ale też sposoby zachowania, reagowania na pewne sytuacje, sposoby mówienia, egzekwowania obowiązków szkolnych czy domowych, tak? Więc takie zdrowe wyznaczanie granic, myślę, że powinno przebiegać we współpracy z dzieckiem. Przede wszystkim, tak, czyli znowu rozmowa. Rozmawiajmy o tym, jakby dziecko to widziało i spróbujmy wziąć pod uwagę jego punkt widzenia. Zastanówmy się, czego my chcemy, co my chcemy wyegzekwować od dziecka, tak? Jakie zadania, żeby były spełnione, jakie obowiązki wykonane, ale dajmy mu też jakieś pole do popisu, tak? Niech sam sobie zaplanuje to, jak chce coś wykonać. Dajmy też za wygraną, jeżeli negocjuje prawidłowo. No, wszak ma do tego pełne prawo i umacniajmy w nim tą sprawczość, że no, czasami to on ma rację, tak? Czy ona i musimy się z tym pogodzić, że naprawdę mamy przed sobą właśnie inteligentne, sprawcze dziecko. Także myślę, że to jest złoty środek. Bywa tak, Nicole, że rodzice z frustracji i zmęczenia też często dochodzą do ściany i zaczynają na swoje dziecko no krzyczeć zwyczajnie, tak? Nie ma już dialogu, nie ma porozumienia, nie ma komunikacji, jest krzyk. Ale przecież krzykiem niczego się nie osiągnie. Tak, natomiast nie demonizowałabym tego, no bo jest to część naszego życia, tak? Wszyscy momentami się puszczają unosimy. Puszczają nam nerwy, nikt nie jest święty. Każdy kiedyś krzyknął na swoje dziecko i nie ma co tutaj się za to biczować. Warto sobie uświadomić, co taki krzyk dziecku robi, tak? Wywołuje jedną podstawową emocję, czyli lęk. Dziecko jest zlęknione, bo no, widzi, że coś jest nie tak, tak? Są emocje. I teraz pytanie jest do dorosłych, jak sobie z tymi emocjami poradzą. Czy ochłoną, usiądą, porozmawiają z dzieckiem, przeproszą za swoje zachowanie i powiedzą, słuchaj, no jest to sytuacja, która spowodowała u mnie to, że podniosłem głos, zdenerwowałem się i dlatego tak to wyglądało. Czy stwierdzą, że zamiatamy sytuację pod dywan, nic się nie wydarzyło. W tej pierwszej opcji, kiedy przyznają się do błędu, no to dziecko uczy się, że takie rzeczy się zdarzają, tak? I że można na nie zareagować w odpowiedni sposób, można złagodzić sytuację, można dojść do jakiegoś rozwiązania. No a w tej drugiej, no to uczymy się, to jest właśnie przemoc, tak? Kiedy udajemy, że nic się nie stało i nie rozwiązujemy tej sytuacji inaczej niż tym krzykiem. Poza tym krzyk nie buduje autorytetu, tak? Wymusza. To jest autorytaryzm bez autorytetu. Dokładnie. Wtedy, nie ma, dziecko nie ma wtedy do ciebie szacunku, jest właśnie ten lęk. Niektórzy rodzice dosłownie, ciekawe, korumpują swoje dzieci i przekupują je, żeby coś zrobiły. Na zasadzie, nie wiem, posprzątaj pokój, to sobie zagrasz w grę. Czy to jest wychowawcze, Nicole? Z jakimi konsekwencjami w przyszłości to się może wiązać? Bardzo ciekawe pytanie. Dochodzimy do momentu, w którym poruszamy tutaj tematykę wychowania bez albo z nagrodami i karami. I no nie ma co ukrywać, że świat jest zbudowany na nagrodach i karach, tak? No jeżeli nie przyjdziesz do pracy, no to dostaniesz wypowiedzenie i jest to normalne i wszyscy by się tego spodziewali. Więc nie ma co ukrywać przed dziećmi, że tych kar nie ma. Problem pojawia się w momencie, kiedy dziecko jest przekupywane na przykład jedzeniem, tak? Nie wiem, posprzątasz pokój, dostaniesz coś słodkiego. No to już buduje złe nawyki żywieniowe i nie dziecko nie zaczyna być interesowne. Dokładnie, tak? Jest deal tak jest zwany. Deal, tak. W taką stronę nie idźmy. Natomiast jeżeli mamy jakąś sytuację typu idziemy do lekarza, idziemy wyrwać ząb, idziemy zrobić coś takiego dużego wow, czego nie robisz na co dzień, tak? No nie, zadanie domowe to jest rzecz, którą trzeba robić codziennie i za to nagrody większej niż pochwała raczej nie ma. Natomiast no właśnie takie wydarzenie raz na jakiś czas uważam, że powinno być nagrodzone czymś większym, tak? Bo dziecko wykazało się odwagą, bo w jakiś konkretny sposób się zachowało, bo wyszło z jakąś inicjatywą i uważam, że nagradzanie jest dobre, tak samo jak dobre jest w pewnych momentach karanie. Absolutnie nie mówię tutaj o przemocy w jakiejkolwiek formie. Jasna sprawa. Natomiast podstawową formą kary jest no, na przykład, że czegoś nie zrobiłem.
zrobimy, tak? Gdzieś nie wyjdziemy. Na przykład. Jeżeli zachowanie w domu jest złe, no to nie idziemy na przykład, nie wiem, na basen czy na trampoliny, tak? No bo musisz przemyśleć swoje zachowanie. Musi dziecko ponieść konsekwencje. Dokładnie, po tak. Konsekwencje są wpisane w nasze dorosłe życie i wie o tym każdy dorosły. Nie ma co ukrywać przed dziećmi, że ich nie ma. Bardzo często w sieci, Nicole, też w rozmowach towarzyskich pojawiają się opinie, że współczesnym dzieciom i młodzieży trzeba, wiesz, dokręcić śrubę, nie? Młodych ludzi zacząć traktować surowiej, wprowadzić elementy tak zwanego trochę też zimnego chowu, wszystko po to, żeby młodym ludziom się w głowach nie poprzewracało i żeby wyrośli na takich, wiesz, porządnych, ogarniętych obywateli. Czy to coś da, takie właśnie przykręcanie śruby, żeby nasze dzieci chodziły niejako przy linijce trochę? Ein, zwei, Polizei. To znowu jest troszeczkę nawiązanie do tego wychowania bez nagród i kar, tak? Mhm. Czyli musimy na to spojrzeć zdroworozsądkowo, no i każdy przypadek określać, czy rozpatrzać indywidualnie. Przy linijce to nie chodzi nikt, nawet dorosły, a nawet jeżeli chodzi, to jak szef pracy wyjdzie, no to jest wolność i swoboda, prawda? Więc to tak nie funkcjonuje. Natomiast dziecko musi wiedzieć, że pewne rzeczy trzeba zrobić. Tu znowu jest, wracamy do granic. Jest szeroki obszar, w którym ty możesz decydować, jak pewne rzeczy zrobisz. I to buduje w dzieciach tą sprawczość, tą inteligencję, te możliwości, prawda? Natomiast tak zwany właśnie zimny chów, no to stosuje się do zwierząt. Dzieci się wychowuje, a nie chowie. To jest podstawowa różnica. Więc myślę, że przykręcanie na siłę nie ma sensu, tak? Masz 7 jedynek z matematyki, no to nie wyjdziesz na podwórko, dopóki ich nie poprawisz, tak? I przynosisz w efekcie dwie następne. No nie jest to rozwiązanie. Natomiast można by było na przykład zapytać tego dziecka, co zrobić, żebyś chciał poprawić te 7 jedynek, albo przynajmniej popraw dwie na początek. I może się okazać, że dziecko powie nam, jaki ma pomysł na tą sytuację, albo powie coś, czego nie wiemy i możemy się naprawdę zdziwić. Co we współczesnym świecie, Nicole, utrudnia wychowywanie dziecka? Nie wiem, nadmiar bodźców, szeroki dostęp do internetu, a tam są bardzo różne treści, media społecznościowe, wirtualny świat. Według ciebie, co najmocniej zakłóca ten proces wychowywania dziecka? Inni rodzice. Co ty powiesz? Myślę, że inni rodzice, dorośli, i co, porównywanie się z nimi na przykład, tak? Szczególnie w grupie rodziców występuje presja jedno na drugiego po prostu. Prześcigają się. Ja jak czasami obserwuję rodziców z różnych grup, no to zastanawiam się, czy chodzi o dzieci, czy chodzi o nich i o ich niespełnione ambicje. Myślę, że fajnie jest być częścią społeczności jakiejś rodzicielskiej, czy to w szkole, w przedszkolu, na Facebookach, Instagramach, jakkolwiek. Fajnie jest się nawet angażować, robić jakieś wspólne eventy, ale we wszystkim trzeba zachować taki zdrowy rozsądek, tak? Czyli nie pytać o wszystko na forach dla mam, a są to naprawdę spore grupy, czasem wielotysięczne i na pytanie, czy to normalne, że moje dziecko jeszcze nie siedzi, mamy 7 tysięcy odpowiedzi, zamiast po prostu iść do zaufanego pediatry i zapytać, czy wszystko jest okej, tak? Więc znowu, zdrowy rozsądek, nieporównywanie się, to co powiedziałeś, jest bardzo istotne i uświadomienie sobie, że czasami przerzucamy na dzieci nasze ambicje, czasami bardzo często. Szczególnie jest to widoczne w szkołach, tak od 4 klasy szkoły podstawowej, bo w tym nauczaniu początkowym jeszcze powiedzmy, że wszyscy muszą mniej więcej tak samo, ale później to już się zaczyna, kto lepiej, kto gorzej, z jakiego przedmiotu, jakie zajęcie dodatkowe, prawda? Więc no tutaj to już jest naprawdę pokaźny pokaz rodzicielskich popisów. Także myślę, że patrzeć na siebie, myśleć zdroworozsądkowo i nie słuchać opinii innych. To tyle w pierwszej części drogowskazów. Dziś rozmawiamy przede wszystkim o wychowywaniu dzieci, o obowiązkach związanych z nauką w szkole, o obowiązkach, jakie spoczywają w tym zakresie na uczniu i jego rodzinie. Moim gościem jest Nicole Cieplik, pedagog, certyfikowany trener wspomagania placówek oświatowych, założycielka Niedźwiadkowo. Nicole, w drugiej części chciałbym, żebyśmy nieco bardziej skupili się na nauce samodzielności dziecka. Jakie błędy rodzice tu właśnie na tym polu popełniają najczęściej? Tu kłania nam się trochę kwestia takiego, wiesz, ciągłego wyręczania naszej pociechy, także w obowiązkach szkolnych niestety, nie tylko w życiu codziennym. Czym takie ciągłe wyręczanie może skutkować w przyszłości? Dobrze, tak zrobimy? Mhm. Świetnie. W takim razie Nicole zostaje w studiu, ja też i słyszymy się już za chwilę w drugiej części programu. Michał Poklękowski, zaprasza. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Wracają drogowskazy. Czas na drugą część. Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś z moim gościem rozmawiam o wychowywaniu dzieci według współczesnych wzorców, zaleceń, też możliwości. Mówimy także o obowiązkach związanych z nauką dziecka, obowiązkach także rodziców, nie tylko samych uczniów. Rozmawiamy o tym, jak opiekun, jak rodzic może być wsparciem dla swojego dziecka w procesie też edukacyjnym. Wsparciem, a nie przeszkodą, co niestety całkiem często się zdarza, jeśli weźmiemy pod uwagę nadgorliwość i też nadopiekuńczość mamy czy tat. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Nicole Cieplik. Nicole
jest pedagogiem, też certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych. Witaj po raz drugi. Dzień dobry ponownie. Jakie szkody, Nicole, wyrządza nadgorliwość i nadopiekuńczość rodziców wobec dziecka, także ucznia, takie wiesz, ciągłe patrzenie dziecku na ręce, wyręczanie go w obowiązkach, także tych szkolnych? No przede wszystkim zabiera dziecku taką podstawową sprawczość i moc twórczą. Chęć tak? też, nie? Chęć, ambicje, motywacje, czyli tak naprawdę wszystko to, co jest niezbędne do fajnego, prawidłowego funkcjonowania i pracowania, tak? No bo szkoła jest niejako pracą dziecka od 6-7 roku życia i powoduje, że no dziecko po prostu nie ma ochoty niczego robić, tak? Nie widzi też sensu, no skoro mama albo tata zawsze zrobią, no to po co ja się mam starać? Nie ma tutaj takiego motywatora ani wewnętrznego, ani zewnętrznego tak naprawdę. Mhm. A w czym najczęściej rodzic wyręcza, ucznia swoje dziecko i czym skutkuje taka właśnie, wiesz, jakby taktyka wychowawcza, tak bym to nazwał? Ja chyba spotkałam się z wyręczeniem na każdym możliwym poziomie i we wszystkim. Odrabia za niego lekcje. Tak, wszystko. Było wszystko już grane naprawdę na każdym poziomie. Myślę, że właśnie to odrabianie lekcji to jest takie najbardziej popularne i to od razu widać, tak? Jak się spojrzy w ten zeszyt, to jest... Ja nawet to pamiętam ze swoich lat szkolnych, a już trochę od nich minęło, gdzie zawsze był jeden kolega, który właśnie miał odrobione lekcje przez mamę, a ja miałam takie, no jak to dzieci, no lekko krzywe, niedociągnięte, ale własne, a on miał właśnie takie przepięknie powyklejane i od razu było widać tą różnicę, tak? Pytanie, kto się więcej tutaj nauczył. Ja zawsze powtarzam rodzicom, że do szkoły chodzi dziecko i o ile rodzic ma znowu obowiązek przyprowadzić to dziecko do szkoły i dopilnować, żeby ono w niej było, no tak rolą ucznia jest zakręcenie się wokół tego, co jest zadane, co trzeba przynieść, co robimy na zajęciach, takie zaangażowanie w życie szkolne. W przeciwnym razie jego obecność w szkole nie ma najmniejszego sensu. Jest zbędna, tak? Wręcz powiedziała, tak? Także nie jest to polecane. Żaden nauczyciel nie poleca, aby rodzic był nadmiernie zaangażowany w te takie obowiązki. Nadmiernie, uczniowskie. Czyli jakby przekraczał pewne granice, tak? Tak. Proporcje pewne. Nie jest niczym złym kontrolowanie tego, co się dzieje w tej szkole, bo potem jasna się nagle sprawa. Okazuje, że o, ty masz 9 jedynek z matematyki, tak? To nie dopuszczajmy do takiego momentu, ale właśnie odrabianie za dziecko zadania domowego, pilnowanie, że dzisiaj masz przynieść bibułę, a jutro pędzle, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie wspomaga nas tutaj wszelka technologia, gdzie teraz się dostaje SMS-y tak naprawdę z dzienników elektronicznych i informacje o tym, że Kajtuś wszedł na lekcję 5 minut później, bo tak system zakodował. Nie jest to nic dobrego. Co bym polecała, no to odłączyć się troszeczkę od tej techniki i zobaczyć, co się zadzieje. Mhm. Bo może się okazać, że jak nie będziemy świadomi tego, że dziecko musi przynieść farby, blok techniczny do szkoły na drugi dzień, to on będzie się sam nagle musiał zakręcić wokół siebie i przypilnować pewnych rzeczy. I to spowoduje, że nagle zacznie się organizować troszeczkę lepiej. Mhm. Także wyręczanie dziecka to jest jeden z głównych grzechów rodziców. A jak rodzic, opiekun może nauczyć swoje dziecko samodzielności? To zapewne bardzo długi proces, składa się z wielu elementów. Gdybyś mogła, Nicole, w tej chwili być no niejako drogowskazem, tak? Dla zagubionych rodziców, a propos samodzielności. No myślę, że właśnie podstawową rzeczą będzie rezygnacja z tych wszystkich przypominajek dla rodziców, tak? Rodzic nie musi być adwokatem swojego dziecka i żyć razem z nim poprzez wszelkie aplikacje w telefonie, myśleć o tym, co ma przynieść, co zrobić i non-stop być zaangażowanym w jego życie. Pozwólmy dziecku samemu się zakręcić wokół siebie, tak? Czyli zrezygnujmy z tego wszystkiego na pewien okres czasu, 3 miesiące, eksperyment. Co wydarzy się po tych 3 miesiącach? Może się okazać, że naprawdę mamy fajne, zorganizowane dziecko, które jest w stanie dopilnować włożenia bloku technicznego do plecaka. Także to byłaby pierwsza rzecz. No i druga, po raz kolejny, rozmowa. Przypominanie, to jest twoja praca. My chodzimy do biura, ty chodzisz do szkoły. Ja mam, nie wiem, tabelkę w Excelu, ty masz zadanie z kaligrafii. Tak wygląda życie. I jeżeli pokażemy dziecku, że my się w ten sposób organizujemy i to działa i funkcjonuje, to dziecko też się tego nauczy prędzej czy później. Im wcześniej się to zacznie, czyli najlepiej w pierwszej klasie szkoły podstawowej, tym później będzie nam dużo łatwiej. Samodzielny, Nicole, siedmiolatka, to jakie dziecko? Jak ty byś się zdefiniowała jako pedagog? Samodzielna siedmiolatka to? To dziecko, które jest samodzielne pod kątem fizycznym, to znaczy potrafi się ubrać, rozebrać, wykąpać, które potrafi posmarować sobie kanapkę masłem i nałożyć na przykład jeszcze wędlinę i nie ubrać jakieś warzywo. Przy okazji, tak. Tak, żeby kuchnia nie wybuchła i żeby siebie nie skaleczyć. To jest siedmiolatek, który jest w stanie pokonać sam prostą trasę, na przykład z domu do szkoły, jeżeli jest gdzieś tam blisko. Który potrafi zostać na powiedzmy 15 minut sam. I nie wysadzić domu w powietrze. Dokładnie. Mhm. Samodzielny siedmiolatek to jest taki, który ma jakieś poczucie odpowiedzialności względem na przykład zwierzątka małego, jakiego
czegokolwiek, nawet nie swojego, może być na przykład w salach biologicznych w szkole, to jest coraz to bardziej popularne, ale ma świadomość, że trzeba mu dać jeść częściej niż raz w tygodniu. Samodzielny siedmiolatek to jest też dziecko, które ma pewien poziom współczucia wypracowany już, tak, w stosunku do drugiego człowieka, czyli nie ciągnie za włosy, oczywiście częściej niż norma pozwala, koleżanki, nie kopie, nie bije, nie jest agresywne. Siedmiolatek samodzielny potrafi też przyjść i powiedzieć, że ma jakiś problem. To jest, myślę, to, co jest najczęstsze, najczęstszy deficyt wśród dzieciaków, że nie potrafią przyjść i się przyznać, bo się wstydzą, ale że są niedoskonałe, że nie spełnią właśnie ambicji rodziców i z tym mają problem, nad tym należy pracować. Ale wbrew pozorom, samodzielny siedmiolatek nie musi władać 5 językami, być mistrzem origami i taekwondo, tak? To są bardzo proste, podstawowe czynności, bardzo często niestety zaniedbywane w dzisiejszym świecie. To idźmy dalej, Nicole. Samodzielna uczennica, samodzielny uczeń. Co powinien potrafić, jeżeli chodzi stricte o jakby obowiązki szkolne w tym momencie? No to mający świadomość tego, że do tej szkoły przede wszystkim chodzi się nie dlatego, że się musi, tylko dlatego, że coś robimy w niej fajnego, że się uczymy. I ważnego na przyszłość, tak? Oczywiście, że uczymy się ciekawych rzeczy, kompetencji. To czy one są ciekawe, czy nie, no to różnie z tym bywa, ale ja zawsze twierdzę, że nie ma tak, że ci się podoba wszystko. Może ci się podobać no coś, pewnie. A cała reszta po prostu jest obok. Samodzielna uczeń czy uczennica, no to taka osoba, która ma to poczucie, że coś trzeba jednak zrobić. A jeżeli się tego nie zrobi, no to będą konsekwencje. Natomiast jeżeli się zrobi coś fajnie, to może być z tego satysfakcja i może być poczucie sprawczości, mogę mieć wyższe ambicje, mogę przede wszystkim do podstaw dokładać kolejne cegiełki, czyli mogę się uczyć tego dalej. To jest kwintesencja fajnego, inteligentnego, samodzielnego ucznia. Wiele rodziców w sieci, na różnych forach internetowych skarży się, że ich dzieci, wiesz, jakby nie garną się do nauki, robią wyłącznie minimum, tak, te podstawy programowe, które wymaga szkoła. Czy domowymi sposobami można dziecko skłonić, zachęcić do większego zaangażowania w naukę? Co byś podpowiedziała jako doświadczony pedagog i trener związany z oświatą? W pierwszej kolejności zastanowiłabym się, co ja pokazuję dziecku, tak? Jak ja spędzam czas poza szkołą, jakim drogowskazem dla niego jestem. Dokładnie. Czy przychodzę, kładę się na kanapie na następne kilkanaście godzin, nie na 15 minut i przeglądam Facebooka? Czy na przykład chwilę odpoczywam, coś zjem, a później, nie wiem, idę czytać książkę, idę na bieżnię, wychodzę na jakieś dodatkowe zajęcia, przecież dorośli też się cały czas kształcą, tak? Czy na przykład pracuję, co robię w wolnym czasie? No jeżeli rodzic siedzi przez 4 godziny na kanapie, na Facebooku, ogląda telewizję, cokolwiek, no to jak możemy wymagać od dziecka, że będzie ono ambitne? Dziecko chłonie te wzorce jak gąbka. Oczywiście, będzie chciało coś zrobić poza tym podstawowym minimum. Także to jest pierwsza rzecz. A kolejna, no to po raz wtórny dzisiaj, rozmowa. Dlaczego nie jesteś zainteresowana nauką powyżej minimum? Dlaczego coś ci się nie podoba? Czy coś się dzieje? I odpowiedzi mogą nas nakierować. No czasami zdarza się oczywiście, że w najgorszych przypadkach mamy do czynienia z depresjami, czy z jakimiś zaburzeniami na tle nerwowym. Ale częściej są to jednak problemy z rówieśnikami, czy problemy z konkretnym nauczycielem, tak? No bo szkoła to są relacje międzyludzkie i nie każdy musi nam pasować, ale zazwyczaj są to problemy, które można rozwiązać w dość szybki sposób, żeby dziecko nabrało tej motywacji do nauki. Nicole, też obszerny temat. Rodzic a szkoła. Jak twoim zdaniem powinien wyglądać taki modelowy przykład kontaktów rodzica ze szkołą, z nauczycielami swojego dziecka? Postawa roszczeniowa wobec nauczyciela swojego dziecka, prawda? Najczęstsza. Wieczne pretensje, najczęściej na wyrost, nieuzasadnione, na pewno uczniowi nie pomogą. Nie pomogą ani uczniowi, ale też dzieciom młodszym w żłobkach, w przedszkolach już się zaczynają takie postawy rodziców. No prawda jest taka, że większości z nich nikt nie przygotował do tego ciężkiego tematu rodzicielstwa. Oni się wszyscy opierają na tym, co słyszą albo czytają właśnie na tych forach od innych rodziców. Nie chcą, żeby było tak, jak oni chodzili do szkoły, bo źle to wspominają albo nie do końca dobrze. I trochę tak błądzą wszyscy po omacku. Natomiast ja zawsze doradzam, i tutaj też kiedyś spod mojego pióra wyszedł tekst Rodzicu określ swoją filozofię, w którym pisze o tym właśnie, jak wybrać dobre pierwsze miejsce swojego dziecka, czyli żłobek albo przedszkole. I zachęcam do tego, żeby rodzice się zastanowili, czego oni tak właściwie oczekują od tej placówki, tak? To już powinno dużo ułatwić. Bo jeżeli ja mam jakieś założenie wychowawcze inne niż standard, no to poszukam miejsca, gdzie ono będzie respektowane, czy będzie ono przynajmniej zbieżne gdzieś, tak? Bo w 100% to nie ma nigdzie. To od razu trzeba wszystkich wyprowadzić z błędu, że tak jak jest w domu, no to w żadnej placówce najpewniej nie będzie. To sobie trzeba uświadomić, wtedy życie jest coraz łatwiejsze. Także w pierwszej kolejności to zastanowienie się nad tym, czego ja w ogóle chcę.
dla tego mojego dziecka, tak? Mhm. No a w drugiej zrobienie porządnego researchu, gdzie takie rzeczy mogę znaleźć. Jakie wartości są dla mnie istotne? Czego ja oczekuję od tej kadry? Czy są jakieś elementy dodatkowe, na które szczególnie chcę zwrócić uwagę? Jak już sobie to wszystko wynotuję, jak już znajdę te placówki, które mnie interesują, no to wtedy muszę się zastanowić, czy ja na pewno będę współpracował z nimi, tak? Bo to nie jest tak, że wejdzie 100 osób, każdy ma swoją wizję i wszystko to będzie realizowane. Każda placówka ma swoje zasady, które trzeba respektować. Jeżeli się dobrze odpowie na te pierwsze kilka pytań, to później łatwiej jest nam zaakceptować to, co się pojawia w tym nowym miejscu, tak? I łatwiej jest też przejść adaptację dla dziecka, czy w przedszkolu, czy w szkole, na każdym etapie. Myślę, że to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o taki modelowy wzór, no to po raz kolejny rozmowa, a nie roszczenia. Mhm. Jeżeli coś mi się nie podoba, to oczywiście mam do tego prawo, no ale nie od razu z pretensją. Bo czasami jest coś, czego nie wiemy, o czym nie mamy świadomości, czego nie dostrzegamy. A spokojna rozmowa naprawdę w 99,9 przypadków doprowadzi nas do rozwiązania jakiegoś problemu i naprawdę w placówkach oświatowych pracują ludzie kompetentni, niewzięci z ulicy, szczególnie w większych miastach, którzy chcą pomóc i rodzicowi, i dziecku, tak? No bo przecież mamy wspólny interes, żeby było fajnie, miło i przyjemnie. Często słyszę się, Nicole, że polska szkoła nie uczy samodzielnego myślenia, a niespecjalnie uczy kreatywności, tylko opiera się na pewnych schematach, które mogą niszczyć inwencję, jakby naturalną ciekawość świata młodego człowieka. Czy podpisałabyś się pod takim poglądem, właściwie pretensją, tak? Oceną sytuacji? Czy proces edukacyjny, dydaktyczny w polskich szkołach wymaga jakiejś korekty? Możesz wbić kij w mrowisko. Nie ukrywam, że na to liczę. Nie zgodzę się z tym, że polska szkoła nie jest kreatywna. Moim zdaniem jest aż nadto momentami kreatywna. Rzeczy typu praca plastyczna z ciepłego ryżu, czy klejenie ryby z figur geometrycznych naprawdę uważam za dość wysoki poziom kreatywności. Ja nie wiem, też może są różne oblicza tej kreatywności, może ktoś sobie to wyobraża w jakiś inny sposób, ale ja patrząc na to z perspektywy doświadczenia pracy z innymi nauczycielami, no to widzę po prostu, jak te zajęcia są realizowane i naprawdę braku kreatywności w większości bym nie zarzuciła. Myślę, że na pewno w polskiej szkole trzeba popracować nad tym, żeby budować w dzieciakach sprawczość, taką ambicję, tak? Dla porównania, ja tworząc programy, opieram się głównie na tych zagranicznych i na przykład w książce, którą stosuje się do nauczania dzieciaków 1-3 w Nowej Zelandii, jest zadanie: masz 8 firm, sprzedajesz 4, ile ci zostaje? Dla porównania, w Polsce masz 4 banany, 4 oddajesz Kasi. No, czego to uczy, prawda? W Nowej Zelandii możesz mieć 8 firm. Boże, 8 firm, możesz nimi zarządzać, możesz je sprzedać, możesz mieć zysk, możesz coś z nimi zrobić. W Polsce masz banany. No, kiedyś to też był towar deficytowy. No tak. Natomiast te czasy już minęły raczej, mam nadzieję, bezpowrotnie, więc trzeba się zastanowić nad reformą w tym kontekście, tak? Takie proste rzeczy, jak masz takich zadań o owockach kilkadziesiąt, no to w jaki sposób ma to zbudować sprawczość, tak? To cię nauczy tego odejmowania. Natomiast czy zbuduje ambicje, czy da do myślenia, że ja mogę mieć firmy, wow, że ja bym chciał mieć firmy, a jakie? A pomyślmy nad tym, tak? Co ja bym chciał robić w przyszłości? Myślę, że w tym kierunku to powinno iść. Nie łudziłabym się, że czeka nas jakaś reforma edukacji na lepsze. Myślę, że nasze wnuki tego nie dożyją, więc raczej trzeba pracować z tym, co jest. I małymi kroczkami zmieniać to, co nam się nie podoba, albo zastępywać to, co nie do końca nam pasuje, na jakieś takie lepsze rzeczy. Natomiast totalnie zmieniać system edukacji w Polsce, myślę, że to nie jest dobry pomysł. Bo on jednak uczy wielu przydatnych rzeczy, tak? Patrząc na rynki międzynarodowe, mamy bardzo dobrych inżynierów zatrudnionych za granicą, którzy są bardzo wysoko cenieni. Mamy bardzo dobrych ekonomistów, mamy bardzo dobrych nauczycieli. Kształcenie nauczyciela w Polsce jest, myślę, że na jednym z najwyższych poziomów w Europie. Jest to zawód niesamowicie niedoceniany, natomiast no, sam poziom kształcenia jest wysoki. Także powolne zmiany, a nie na hura rzucanie się, bo ja mam wizję biegania po polu i żeby wszystkie dzieci teraz były wolnościowe i kreatywne. Spokojnie. Sprawczość, motywacja, ambicja zamiast takiego rzucenia się z motyką na pole. I druga część drogowskazu właśnie się zakończyła, ale już niebawem będzie trzecia. Dziś u nas o tym, jak wychować samodzielne, ogarnięte dziecko, które da sobie radę i w szkole, i wśród rówieśników, i w dorosłym życiu. Przewija się też temat roli współczesnej szkoły w tym właśnie procesie. Moim gościem jest Nicole Cieplik. Nicole jest pedagogiem, certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych i założycielką Niedźwiadkowo. Nicole, w trzeciej i ostatniej części naszego spotkania chciałbym, żebyśmy pomówili więcej o wadach i zaletach nauki zdalnej, okej? I największych też grzechach rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, czyli zejdziemy na ten dużo wcześniejszy poziom edukacji. To taka moja propozycja. Co ty na to? Oczywiście, nie ma problemu. Elegancko. Michał Poklękowski, trzecia i ostatnia część drogowskazów już niebawem. Zapraszam razem z moim dzisiejszym gościem. Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
No i nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić was jeszcze na trzecią część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam. Po raz trzeci witam też mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Nicole Cieplik. Nicole jest pedagogiem, certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych. Jest też założycielką Niedźwiadkową. Witaj po raz trzeci w Drogowskazach. Witam serdecznie. Rozmawialiśmy, Nicole, w dwóch pierwszych częściach wiele o nauce samodzielności dziecka, ucznia, o roli rodziców w procesie edukacyjnym. Teraz chciałbym, żebyśmy trochę poruszyli temat wad i zalet nauki zdalnej, bo tu jest wiele bardzo skrajnych opinii. No i za chwilę będę prosił o twoją opinię jako pedagoga, tak, i trenera związanego z oświatą, ale zanim to nastąpi, bierzemy na warsztat naukę w przedszkolu i roli rodziców w edukacji na tym etapie, dobra? Mhm. Zanim się spotkaliśmy w studiu, Nicole, sama zaproponowałaś mi temat właśnie największych grzechów rodziców przedszkolaków. Pewnie nie zaproponowałabyś mi tego wątku, gdyby lista tych grzechów nie była długa. W jaki sposób grzeszą rodzice przedszkolaków? Słucham. Troszeczkę już o tym powiedzieliśmy w drugiej części. Tak. W pierwszej kolejności największym grzechem rodziców jest brak współpracy z placówkami. I to jest permanentny problem, a wynika on z tego, tak jak powiedziałam już wcześniej, że rodzice nie do końca wiedzą, czego od tych placówek oczekują. Tak? Mhm. Czegoś oczekują, ma to być na wysokim poziomie, ale co to jest, no to właściwie nie wiadomo. Ponownie odsyłam do pomyślenia sobie, do refleksji nad tym, czego my chcemy dla naszego dziecka, jakie wartości są dla nas istotne, jakiej placówki poszukujemy, no i wtedy większość problemów już odchodzi. Natomiast innymi dużymi grzechami rodziców jest niecierpliwość. Bardzo prosta przywara niestety, chyba narodowa. Natomiast rodzice totalnie nie są w stanie poczekać na efekty dłużej niż kilka dni albo kilka tygodni maksymalnie. A pewne procesy w edukacji wymagają tego, żeby poczekać, tak? Nie bez powodu rok szkolny ma 10 miesięcy i w ciągu tych 10 miesięcy coś tam się powinno zadziać. Także pierwsza rzecz to jest niecierpliwość, ciągłe pytanie, proszenie o opinię, permanentne, czasami codzienne, jak moje dziecko się uczyło, jak moje dziecko się sprawowało. Nie za wiele wniesie. Prawda jest taka, że nauczyciele nie mają co mówić codziennie o dziecku. I my no i tak zdajemy relację już bardzo dokładną za pomocą wszelkich aplikacji, dzienników elektronicznych, dużo obszerniejszą niż kiedyś, kiedy tego nie było. Natomiast oddychajmy wszyscy, tak? Spróbujmy się zrelaksować i nie denerwujmy się, bo to naprawdę nic nie da. Oczywiście pytajmy co jakiś czas i dajmy sobie i temu dziecku przede wszystkim czas, tak? Także z niecierpliwością w parze idzie także wywieranie presji na wszystkich. Szkoła to w ogóle jest synonim słowa presja. Mhm. Dzieci na nauczycieli, rodzice na nauczycieli, nauczyciele na nauczycieli. Presja towarzyszy wszystkim od początku do końca i też po raz kolejny dajmy sobie na wstrzymanie. Może się okazać, że jak zejdziemy z oczekiwań jakichś nadmiernych, to będą tego bardzo fajne efekty. Nagle się okaże, że to jest fajne miejsce, w którym się dużo dzieje, gdzie możemy być fajną społecznością, możemy być zaangażowani. Przecież szkoła czy przedszkole to nie jest tylko chodzenie od 8 do 17. To też są jakieś akcje poza tymi godzinami. To są też spotkania w weekendy. To są też jakieś wyjazdy, festyny. To jest też zaangażowanie rodziców w różne akcje charytatywne. Także naprawdę tutaj sporo rzeczy możemy razem zrobić, jeżeli damy sobie przestrzeń na oddech i na to, żeby nie oczekiwać nadmiernie, także na spokojnie wszystko. Tak jak powiedziałam chyba w pierwszej części naszego spotkania, istnieje coś takiego jak norma rozwojowa, ona jest szeroka i w tej normie zazwyczaj mieści się znakomita większość, także spokojnie, potrzebujemy spokoju. Pandemia, Nicole, nieźle namieszała w życiu dzieci i dorosłych, praca zdalna i nauka zdalna stały się niejako chlebem powszednim. Lekcje online nie wszystkim jednak służą, podobnie jak rozłąka z koleżankami i kolegami ze szkoły, z klasy. Jakie są największe minusy nauki zdalnej? Twoim zdaniem, Nicole, czy są w ogóle jakieś plusy? Pytam ciebie jako pedagoga. Tak, uważam, zacznę od końca. Uważam, że są plusy nauki zdalnej, natomiast może najpierw faktycznie omówimy minusy. No minusem na pewno jest brak tej socjalizacji z rówieśnikami. I z rówieśnikami, z innymi dorosłymi. No bo tak naprawdę w momencie, kiedy przechodzimy na online, czy w przedszkolu, czy w szkole, bo przecież był też czas, kiedy przedszkole i nawet żłobki były zamknięte przez kilka tygodni, no to jedynym odniesieniem do osoby dorosłej jest tak naprawdę mama i tata, tak? W najlepszym wypadku jest jeszcze babcia, dziadek. Jakoś tam ludzie starali się sobie organizować ten czas, no ale gdzieś tam jest to najbliższa rodzina. Także tracimy na kontakcie z innym człowiekiem. Nie mamy się od kogo uczyć. Nie mamy gdzie zdobywać wiedzy na temat różnic społecznych, tak? To są te najgorsze rzeczy, które faktycznie nas spotykają w czasie pandemii, jeżeli chodzi o edukację. Natomiast ja uważam, że jednak plusy nauki zdalnej są i jest ich całkiem sporo. Mhm. Jeżeli chodzi o nauczanie w szkołach, no to uważam, że uczy to dzieciaki większej samodzielności i dużo lepszej organizacji, ponieważ no, nie musisz tylko wstać rano i mama cię zawiezie do tej szkoły, tylko musisz wstać,
włączyć komputer. Najlepiej zjeść jeszcze śniadanie. Po drodze wykonać mnóstwo mikro jakichś procedur, które ci doprowadzą do tego, że ty usiądziesz, tak? Jeżeli jest to zdrowo zaplanowane, a takie powinno być. I dopiero potem rozpoczyna się cały proces nauki. Nierzadko przecież nauka zdalna była łączona też z home office, czyli mama jest na callu w pokoju obok, tata podobnie, no i ty musisz sobie radzić sam. Więc uważam, że to był fajny trening samodzielności na jakiś czas. Nie twierdzę, że to zastępuje oczywiście nauczanie stacjonarne, ale nie demonizowałabym tego też. A jak zatem powinna wyglądać nauka zdalna w wersji takiej no optymalnej? Mówię, idealnych rozwiązań nie ma, nie, tak? Nie istnieją. Taka, która dla ucznia i jego otoczenia w domu, wiesz, Nicole, będzie korzystna, taka, która przyniesie pożądane efekty. Z tego, co wiem, ty uważasz, że właśnie można zaprogramować, zaprojektować naukę zdalną tak, żeby no właśnie te dobre zorganizować. To jest też taki aspekt, który wielokrotnie konsultowałam gdzieś ze znajomymi psychologami dziecięcymi, którzy na co dzień spotykali się z uczniami, czy nawet z przedszkolakami. I wszyscy mówią jakby coś, pod czym ja się podpisuję, czyli potrzebna nam jest rano procedura. Najlepiej odtwórcza, najlepiej taka, która jest łatwa, automatyczna, czyli na przykład wstaję rano, ścielę łóżko, myję zęby, jem śniadanie, siadam. Kilka prostych czynności. Zjawisko bardzo powszechne nawet było w internecie, w memach, prawda, kiedy dzieci się łączą z łóżka jeszcze w pościeli i pani z matematyki prosi o wyciągnięcie zeszytu, a on dopiero wstał. No nie jest najlepszym rozwiązaniem na naukę. Natomiast takie właśnie nauczenie dziecka procedury, wdrożenie czegoś, co też robi cała rodzina, bo mama i tata przed kolem też raczej robią to samo, tak, powoduje, że dziecko się czuje bezpiecznie. I nagle można normalnie usiąść do tych lekcji i ta nauka może się odbywać. I myślę, że to, gdyby było wprowadzone na samym początku pandemii, naprawdę wiele by nam ułatwiło. Załóżmy, Nicole, że za jakiś czas nauka zdalna w szkole się zakończy i pozostanie już tylko wspomnieniem. Gdyby już miała nigdy więcej nie wrócić, to jakbyś mogła ją podsumować w kilku zdaniach. Co dała uczniom, co nauczycielom i też co dała rodzicom nauka zdalna? Jakie wnioski można wyciągnąć z tej lekcji? Myślę, że tak totalnie to nauka zdalna się nie skończy, bo teraz chociażby wiele zajęć dodatkowych, nawet zorganizowanych w szkole, jakieś dodatkowe matematyki, przygotowania do egzaminów będą miały formę nauki online, bo jest to po prostu łatwiejsze, że wrócisz po południu, nie musisz wracać o 20, tylko o 18 jesteś na miejscu. Pandemia niejako przyspieszyła też ten model nauki zdalnej. Tak, on w jakiejś formie będzie obowiązywał przez najbliższe lata. Model nauki zdalnej był już wprowadzony na przykład w Austrii, tak? Na terenach, gdzie transport, droga do szkoły była dużo dłuższa niż powiedzmy kilka kilometrów, to tam dzieci uczyły się zdalnie. Więc nie jest to jakaś nowość na świecie. To w Polsce jest to tak naprawdę nowość. Więc musimy się przyzwyczaić do tego, że to z nami zostanie. To jest pierwsza rzecz. Drugie twoje pytanie było... Jakie można wnioski wyciągnąć z dotychczasowych doświadczeń na bazie nauki zdalnej w Polsce? Przykre. Ponieważ jesteśmy niezorganizowani. Jesteśmy narodem, który totalnie nie potrafi planować, przewidywać pewnych rzeczy, który nie potrafi się zorganizować w miarę szybkim czasie. I jesteśmy narodem, który potrzebuje no, nauki tej organizacji jeszcze, tak? No nie możemy wymagać od dzieci... działamy na zasadzie, a jakoś to będzie. Tak, nie? Tak. Jakoś się to ułoży, byle do piątku, byle do czerwca, tak? Do świąt, jakieś tam są te wyznaczniki czasowe i jakoś próbujemy tak przeżyć, no ale to nie jest na dłuższą metę. Gdyby to było lepiej zorganizowane, to jestem przekonana, że jej efekty byłyby lepsze. Wnioskiem dla uczniów jest właśnie to, żeby no, lepiej zarządzać swoim czasem. Dla rodziców, że także ponownie muszą się lepiej zorganizować i po raz kolejny oddać tą sprawczość dzieciom, tak? Jakby nie angażować się tak bardzo w to, co oni robią. Przypilnować, żeby on był na tych zajęciach. Natomiast no jak one będą wyglądały, no to już jest w gestii ucznia. Dla szkół, no tutaj nie ma wsparcia z góry, więc trudno oczekiwać, że one same coś zrobią, tak? Bo tutaj system jakby jest do zmiany, jeżeli chodzi o, no, o procedurę przeprowadzenia nauki zdalnej. Natomiast no na pewno trzeba pracować nad tą organizacją i nad tym, w jaki sposób ma to przebiegać. Jednak, wiesz, psychologowie alarmują, że nauka zdalna źle wpływa na tak zwany dobrostan psychiczny wielu uczniów. Tu chciałbym jeszcze trochę wrócić jakby do tych wad mimo wszystko nauki zdalnej. Chodzi przede wszystkim o zerwane więzi z rówieśnikami. Aspekt społeczny. No właśnie, kontaktu fizycznego, wiesz, takiego face to face, no nie da się zastąpić, a młodzi ludzie bardzo tego potrzebują na etapie szkoły. Przybywa też uczniów, to jest ciekawe, którzy nie chcą wracać do nauki stacjonarnej. Bo się boją. Bo się boją, dokładnie tak jak mówisz. Takie obawy można znaleźć w wielu publikacjach, artykułach i też postach zatroskanych rodziców. No to należałoby się zastanowić na pewno, skąd te obawy się biorą, tak? No niestety obserwując, co się działo w placówkach różnych, i prywatnych i publicznych, no to mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie ponownie rodzic chodził do szkoły, czyli podpowiadał na sprawdzianach gdzieś z tyłu, rozwiązywał z dziećmi zadania, podłączał się, tak? Myślę, że można by to było lepiej zorganizować i myślę, że z tego powodu dzieciaki boją się powrotu, no bo nagle zabraknie mamy i taty, który pomoże rozwiązać zadanie z matematyki. Tak. I już nie będzie piątki, tylko będzie truja i to jeszcze taka naciągana. I boją się
kompromitacji, boją się zderzenia z żywym człowiekiem, tak? Pani przez online, no można ją wyciszyć. W klasie pani nie wyciszysz. Więc myślę, że to jest główny problem i należałoby z dziećmi rozmawiać, tak? Przede wszystkim należałoby tego nie robić, co większość rodziców praktykowała, tego wspomagania tak zwanego zza ramienia, zza laptopa czy obok i no pozwolić dziecku jednak samodzielnie przejść przez ten proces. Widzę, że jeżeli dzieciaki uczyły się faktycznie samodzielnie i w domu była jakaś organizacja tej nauki zdalnej, no to ten powrót był do szkół czy do przedszkoli dużo łatwiejszy. Natomiast jeżeli no tutaj był totalny szok i brak ogarnięcia, no to niestety ten powrót będzie trudniejszy. Uczeń, który odczuwa strach przed szkołą, no tak ja zakładam, że niewiele z niej wyniesie z tej szkoły. Zapewne potrzebna będzie terapia. A może, Nicole, rodzice, widząc, co złego dzieje się z ich dzieckiem, mogą jakoś mu pomóc we własnym zakresie takim domowym? Co byś poradziła, Nicole, jako pedagog i trener? No po raz kolejny rozmawiać z dzieckiem, pytać o to, co się wydarzyło. Już kilkulatek powie, naprawdę 3-4-latek jest w stanie zrelacjonować dzień mniej lub bardziej i powiedzieć, że coś złego się wydarzyło i coś mu się nie podobało. I jest to podstawa do tego, żeby w jakiś sposób zareagować, tak? Czyli wracamy do tak naprawdę meritum. Zaangażowanie rodzica w to, co się dzieje, tak? Z dzieckiem. I rozmawianie po prostu, no, najprostsze pytanie, jak ci minął dzień? I naprawdę większość dzieciaków powie, co się wydarzyło i mamy wtedy czas na reakcję. No i to by było na tyle. To koniec drogowskazów. Dziś mówiliśmy o problemach dzieci, uczniów i ich rodziców w procesie edukacyjnym i wychowawczym. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Nicole Cieplik. Nicole jest pedagogiem, certyfikowanym trenerem wspomagania placówek oświatowych i założycielką Niedźwiadkowo. Nicole, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Jeśli chcecie podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat zagadnień, jakie dziś poruszaliśmy, to zapraszam na facebookowy profil drogowskazów. Tam można komentować dowoli, zawsze chętnie czytamy wasze posty, także te krytyczne i w miarę możliwości się do nich odnosimy. Zachęcam też do odsłuchiwania naszych podcastów w wolnej chwili. Znajdziecie je na skrok.pl, na naszym radiowym kanale na YouTubie czy na Spotify. No i powiedziałem wszystko, co miałem. Wszystkiego dobrego. Michał Poklękowski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Drogowskazy.